Sponsorem Onet Rano jest nadawca serialu Art-B Made in Poland. Tylko w Canal+ Discovery. Szanowni widzowie, za chwilę u nas Aneta Kopacz, reżyserka filmowa, nominowana swego czasu do Oscara. A dzisiaj będziemy rozmawiali o nowym serialu. Dzień dobry, zapraszam Cię. U nas cieplej niż na zewnątrz. No, zdecydowanie. Dziękuję za cierpliwość. Dzięki. Proszę o pas. Zapieram pas. Tak jest oczywiście. I za chwilę będziemy ruszać, zrobimy może odrobinę cieplej. Tak. Wspominałem o Tobie przed chwilą i zapraszać chcielibyśmy do takiego miejsca, w którym będzie można zobaczyć, usłyszeć historię panów, którzy właśnie nie wiem, z czym oni się dzisiaj tak oficjalnie kojarzą. Myślę o Bagsiku i Gąsiorowskim. To są pozytywni bohaterowie, czy nie? Twoim zdaniem? Moim zdaniem? No to jest trudne pytanie. Pani jakbyś reżyser mnie zapytał o zdanie Polaków, bo pytałam ich też na ulicy, to nie są pozytywni wciąż. Ciągle kojarzą się z oszustwem, z wytransferowaniem z systemu bankowego gigantycznych pieniędzy wówczas. 4 biliony i 200 miliardów złotych. To było przed złotych denominacją, tak? Tak, tak, tak. W starych złotych oczywiście. Więc myślę, że ciągle kojarzą się z tak zwaną aferą Art-B, ze słynnym oscylatorem i powszechnie uważanym za podwójnie oprocentowane czeki. Ja mam trochę szerszy chyba ogląd już dzisiaj, bo z panami spotykam się od 8 miesięcy, rozmawiam z nimi i myślę, że trochę głębiej, że tak powiem, wniknęłam w historię. To za chwilę o to zapytam. Natomiast panowie w sumie występują jako aktorzy, prawda? Jakby nie było. Czy nie? W tym, co robię? No, w tym, co robisz? Chyba nie. Nie? Wiesz, to jest serial takich 6 filmów dokumentalnych w zasadzie. I oni tam są, myślę, sobą. Po prostu. Tak. Serial jest też fabularyzowany, więc mamy też aktorów, którzy odgrywają młodego Bagsika i Gąsiorowskiego. To zobaczmy, jak to wygląda we fragmencie przynajmniej. W Canal+ serdecznie polecamy. Canal+ Discovery. Polecamy w ten weekend serdecznie. Natomiast za moment wrócimy do rozmowy z panią reżyser, ale wcześniej chcielibyśmy wspólnie z panem Dominikiem, jeśli jesteś gotowy, do przedpremiery, pokazać wam we fragmencie, jak to wygląda. 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić. To, co wczoraj było nielegalne i można było dostać wyrok śmierci, dzisiaj było wykonalne. O spółce Art-B wciąż głośno. Bagsik i Gąsiorowski to byli spryciarze. Przed nimi otwierały się różne drzwi. I teraz jest pytanie, dlaczego? Za kulisami tej całej sprawy niektórzy politycy rozgrywali swoją partię. Znaczy ten interes próbuje. Być może robiliśmy też interesy z innymi partiami. Być może, czy robiliście? Być może robiliśmy. Oni w gruncie rzeczy wszystkiego nie mówili. Jeśli ktokolwiek jest zamieszany, powinien odpowiadać. Ja stosuję zasadę, nie ma świętych krów. Bogusław Bagsik i Andrzej Gąsiorowski przerywają milczenie w sensacyjnym serialu dokumentalnym nominowanej do Oscara Anety Kopacz. Art-B Made in Poland. Od 17 lutego w soboty o 20:20 w Canal+ Discovery. No, panowie w tym długim samochodzie, przy tych drinkach, które mieli także i w tej scenie, wyglądają idealnie. To znaczy pasuje do nich, prawda? Tak, tak. To absolutnie. Ale oni mentalnie też są tacy właśnie? Oni są różni i trochę nie można ich utożsamiać ze sobą nawzajem, bo Andrzej Gąsiorowski, myślę, że do Andrzeja Gąsiorowskiego bardziej to pasuje. Bogusław Bagsik jest takim jednym z nas. Zwykły chłopak, któremu akurat się udało ukraść dużo pieniędzy, tak? No nie. Chociaż on nie lubi słowa kraść pewnie, nie? Nie, tak bym tego nie nazwała. Ja myślę, że obaj są niezwykle inteligentnymi ludźmi, bardzo nietuzinkowymi. No. Myślę, że warto powiedzieć, że Andrzej Gąsiorowski z wykształcenia jest lekarzem i muzykiem, Bogusław Bagsik muzykiem. Są bardzo wrażliwi, inteligentni, no pewnie sprytni, tak jak tutaj też padło, panowie, biznesmeni. Wykorzystali parę niedociągłości systemu. Ale czyli oszukali, czy nie? Wiesz co, oszukali, czy nie, to nie jest łatwe pytanie. Dlatego, że to wszystko podlega różnym interpretacjom. I też ja, przygotowując się do pracy nad tym serialem, jakby przyjęłam takie założenie, że ja nie będę szukać prawdy. Dlatego, że moim zdaniem prawda, po pierwsze po tylu latach, czyli po 27 latach, będzie trudno do znalezienia. Tym bardziej, że... Poza tym będzie jej kilka wersji. No więc właśnie, tym bardziej, że temat jest niezwykle złożony, niezwykle skomplikowany. W tamtych czasach nikt tego nie rozumiał, myślę, że do dzisiaj mało kto to rozumie. A do tego wszystkiego w grę wchodziły gigantyczne pieniądze i ważne postaci też ze świata polityki. Tak. Nawet tu w tym krótkim fragmencie. Tak, więc jakby szukanie prawdy, czym ta prawda jest, czy ona jest jedna. Ja myślę, że tylko i wyłącznie możemy się opierać na różnych wersjach zdarzeń. Taki był też mój punkt wyjścia, że chciałam rozmawiać z wieloma osobami, to mi się udało, i pokazać taki wielogłos, czyli co każdy ma do powiedzenia na ten temat i każdy tak naprawdę ma inną wersję zdarzeń. I myślę sobie, że to jest bardzo cenne, ponieważ niech widz sam na podstawie tego, co usłyszy, wyciągnie własne wnioski. Bo to jest tak, nawet jak się popatrzy teraz na ten fragment, który oglądamy, ale też na ten zwiastun, który widzieliśmy, słyszeliśmy przed momentem, to jest kawał historii i pojawiły się właściwie najważniejsze postaci polskiej sceny politycznej właśnie z czerwca 89 i później, prawda, no bo to się toczyło. Tomka Lisa było słychać między innymi, ale i prezydent Wałęsa i wszyscy święci, którzy byli, i nawet ten fragment rozmowy Lisa z Bagsikiem, kiedy on jest tak pewny siebie, prawda? Tak, ma takie jakby poczucie, że ale w ogóle i tak nas nie złapiecie. Nie wiem, na ile dzisiaj oni dzisiaj dobrze żyją? Dobrze żyją. Myślę, że dobrze żyją, aczkolwiek Andrzej Gąsiorowski mieszka w Izraelu, ale tutaj bardzo często bywa w Polsce. Bagsik żyje w Polsce. Że ja myślę, że oni dobrze żyją, ale jednocześnie bardzo ich to ciągle uwiera. Ale co, niesprawiedliwa ocena? Tak, niesprawiedliwa ocena, to, że Andrzej Gąsiorowski, zresztą Bogusław Bagsik też mówi, że oni nie spoczną, dopóki przeciętny obywatel, którego tutaj właśnie mijamy na ulicy, będzie myślał o nich, że są złodziejami. Oni nie czują się złodziejami, nie czują, że popełnili przestępstwo. To jak nazwać to? Jak oni nazywają to, co zrobili? Może tak? To, co zrobili, nazywają... Jak to powiedzieć jednym zdaniem? Była możliwość i przyzwolenie na to, żeby zarobić tak gigantyczne pieniądze w tamtym czasie. Wiesz, bo to jest ważne, że to, co oni zrobili, i to też było coś, co mnie szalenie interesowało, mogło się zdarzyć tylko wtedy. Nigdy wcześniej. A co, dlatego, że nigdy był przełom potem. I że był bałagan i że nikt niczego nie panował nad niczym? Absolutnie. To był czas, i o tym też traktuję ten dokument, że to był czas transformacji, w którym nie było jeszcze zasad gry. Czas, w którym rodził się polski kapitalizm bez zasad, ale przede wszystkim bez kapitału. W związku z czym to była trochę, po pierwsze, wolna amerykanka, po drugie, nagle otworzyło się Eldorado do zarabiania pieniędzy. Z tej szarej rzeczywistości, jak się wszyscy wyrwali, no to prywatyzacja też wtedy się odbywa. Inflacja szalała. Inflacja szaleje, to jest raz, inflacja szaleje, nie ma żadnych towarów. Oprocentowanie na lokatach dochodzi do kilkuset procent. Cinkciarze się pojawiają na ulicach. Ale co jest istotą sprawy? Leszek Balcerowicz zamęża kurs dolara. Jak sobie to wszystko poskładamy w jedną całość, to ja mam taką refleksję, że właściwie nie zarobić wtedy gigantycznych pieniędzy... To głupota. To głupota. Ale tak jak mówisz, rzeczywiście... Ale jakaś nieudolność. No trochę to tak jest. I to jest bardzo ciekawe, bo... Jakby ten dokument też pokazuje właśnie trochę ducha tamtych czasów. I to było dla mnie też szalenie interesujące, wejść w te historie nie tylko samych panów, bo oczywiście bardzo byłam ich ciekawa i bardzo chciałam ich poznać i też chciałam poznać, co ich ukształtowało, nie tylko co zrobili, ale cofnąć się do ich dzieciństwa i pokazać ich jakby właśnie skąd się wywodzą i co ich budowało. Bardzo ważnym, myślę, też jest powiedzenie, że Andrzej wywodzi się ze środowisk protestanckich, syn pastora. Bagsik z kolei ze środowisk baptystycznych. I gdzieś te środowiska religijne, wspólne spotkania na obozach religijnych, ale też wspólne muzykowanie, bardzo ich połączyło. I oni mieli jeden cel, zarobić na fortepian. I jakoś względnie żyć. Okazało się, że zarobili na hurtownię fortepianów, tak? Myślę, że na znacznie więcej niż hurtownię fortepianów. Ale paradoks polegał na tym, że właśnie oni tak szybko zarobili, że nie mieli czasu ani grać na tym fortepianie, ani, jak to Andrzej mówi, rozpakowywać nawet tych paczek ze sprzętem, który tak bardzo, którego tak bardzo pragnęli. Czyli co, dzisiaj wychodzą z założenia, słuchajcie, zrobimy wszystko, żeby oczyścić nasze dobre imię, nie ukradliśmy, tylko wykorzystaliśmy system i co, czują się niesłusznie pomówieni, niesłusznie oskarżeni? Tak, czują się niesłusznie oskarżeni, to raz. No a przede wszystkim czują, że niesłusznie został im zabrany cały majątek. Zresztą likwidacja majątku Art-B trwa do dziś. To jest chyba najdłuższa likwidacja w historii świata. No, jest co likwidować. Co więcej, właśnie jest jeszcze ciągle co likwidować. I to jest ciekawe, bo oni też przyjmują taką, mają taką postawę do zastanowienia, czy słuszną, czy nie. Że skoro ten majątek był tak gigantyczny, skoro państwo polskie twierdziło, że oni coś ukradli, zabrali, to ich chcieli oddać. Dlaczego nie pozwolono im oddać? To jest też zastanawiające, że coś ukradli. A co chcieli oddać, żeby pokazać, zobaczcie, nam się to udało, my byliśmy tak cwani, tak inteligentni i wykorzystaliśmy system, ale jak chcecie, to proszę bardzo oddajemy, tylko dajcie nam spokój? Nie, jeżeli twierdzicie, że wytransferowaliśmy z systemu bankowego tak gigantyczne pieniądze, to my chcemy te pieniądze zwrócić, oddać. Tymczasem w ogóle nie było na ten temat, nawet rozmowy nie bardzo były podejmowane na ten temat. One oczywiście były, ale wszystkie skończyły się fiaskiem. Przepraszam, mam straszny katar. I nawet pisali listy do prezydenta Wałęsy, że my chcemy wrócić, chcemy porozmawiać, chcemy wyjaśnić, ale nie przez Rakowiecką, tylko na normalnych warunkach. I jeżeli cokolwiek ukradliśmy, jak twierdzicie, to chcemy to oddać. Nie czujemy się złodziejami. Prezydent Wałęsa w rozmowie ze mną stwierdził, że to była bardzo słuszna postawa i tego żałuję, że tego listu nigdy nie dostał. A ja mam ten list i wiem, że ale ktoś z kancelarii go zatrzymał, tak? No pytanie. Pytanie, co się z tym listem stało? Dlaczego prezydent go nie dostał? Mówisz o tym, cofamy się trochę do tamtego czasu, właśnie inflacja, bałagan, hiperinflacja właściwie. Hiperinflacja. Bo to tam nikt nie używał kart kredytowych, to wszystko musiało być w gotówce, nie? To musiało być jakaś walizę wszystkiego. No tak, oni przewozili pieniądze w bagażniku i marka samochodu była tym lepsza, im większym miała bagażnik na przewożenie gotówki. No takie to były dzikie czasy, więc tym bardziej one były interesujące. Aczkolwiek oni mieli karty kredytowe i na przykład jak pojechali do Korei i chcieli kupić Hyundai'a, sprowadzić do Polski Hyundai'a, to zapłacili zieloną American Express. Chińczykom zrobiły się oczy szerokie, jak to jest możliwe i czy ta karta na pewno ma pokrycie. Okazuje się, że ma. Ale wiesz, bo słyszałam, rozmawialiście wcześniej o marcu 68. I to też jest ciekawe, ponieważ mało kto wie, że oni również uczestniczyli, mieli swój udział w Operacji Most. Teraz pytanie, czy wiesz, co to była Operacja Most? Operacja Most to był transfer Żydów z byłego Związku Radzieckiego do Izraela, kiedy po 68 roku, o tym rozmawialiście też przed chwilą. A i tam też można było zarobić na tym pieniądze, zdaje się, prawda? Bo to... Bagsik i Gąsiorowski twierdzą, że nie zarobili na tym pieniędzy, że oni pomogli państwu polskiemu właśnie w finansowaniu tej operacji. Ale też pomogli w realizacji, jakby w relacjach polsko-izraelskich wówczas, no bo nie było żadnych stosunków dyplomatycznych po 1968 roku i te nasze relacje z Izraelem były żadne, w związku z czym oni byli też takim konsolidatorem tutaj pomiędzy właśnie państwem polskim a państwem Izrael. I o tym też jest w naszym dokumencie. Bo w sumie jak siadasz do takiego dokumentu i zabierasz się za taki temat, to ty musisz być trochę jak ich adwokat, w tym sensie, że nie możesz ich oceniać, prawda? Więc musisz rozłożyć sobie wszystkie możliwe wątki na czynniki pierwsze, bez właśnie decydowania w swojej własnej głowie albo w swoim własnym kadrze, winny czy niewinny. To łatwe? To nie jest łatwe. I powiem szczerze, że ten projekt zdecydowanie okazał się dużo bardziej obszerny i skomplikowany niż się spodziewałam. To zdecydowanie nie jest proste. Nie możesz, będąc reżyserem, nie dziennikarzem śledczym, będąc reżyserem, opowiadając historię ludzi, osądzać ich po pierwsze na dzień dobry, czy budować jakąkolwiek tezę i z tą tezą później realizować. Dlatego, że to są twoi bohaterowie, musisz ich też w pewien sposób, ja mam taką przynajmniej postawę, że jak ktoś staje się moim bohaterem, chronić. Absolutnie. Więc to też nie chodzi o to, żeby być teraz stronniczym, bo ja staram się nie być stronnicza i nie pokazywać tylko ich wersji zdarzeń i mówić, proszę bardzo, to są dwaj panowie, którzy zostali skrzywdzeni i teraz wszyscy płaczcie tutaj przed ekranami. Dlatego też pokazuję głosy i rozmawiam z ludźmi, którzy są w kontrze do nich. Właśnie ten wielogłos ma też to dać, tę kontrę. I oni też się na to zgadzają. Nie, to nie jest tak, że oni mówią nie, 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 my się tylko zgodzimy pod warunkiem, że będzie tylko jedna wersja zdarzeń. To nie ma sensu. I ja myślę, że to też jest z tego powodu bardzo ciekawe. Każdy właściwie, bo to są odcinki serialu 6-odcinkowego, natomiast jakby powstało, można powiedzieć, 6 filmów dokumentalnych. To było też tym trudniejsze, żeby nadać temu trochę inną formę. Każdy jest trochę w innej formie, jest trochę o czym innym, niejako oderwane, ale jednak tworzy całość, więc to też było niełatwe do zrealizowania. No bardzo jestem tego ciekawa, jak ludzie to odbiorą. Już od soboty startujemy na Canal+ Discovery z emisją. Trochę drżę, bo jeszcze nie do końca wszystko skończyliśmy, nie powinnam o tym mówić, ale... Jeszcze trzy sceny muszę dołożyć. Tak, ale jesteśmy już w finale i mam nadzieję, że ale też jak dobrze się patrzy na archiwa, choćby ten moment, sztandar wyprowadzić i tak dalej, że jest tyle tego i to jest tak ciekawa jednocześnie historia, że to może być fajna lekcja historii tak po prostu. No. To prawda, to prawda, bo też dla nas przebicie się przez te wszystkie właśnie archiwalne materiały, które były emitowane w mediach, ale też przez archiwalne materiały Andrzeja Gąsiorowskiego, który przez 23 lata nie mógł opuścić Izraela. To też jest bardzo ciekawa taka emigracja przymusowa dla człowieka, który zawsze dużo podróżował i nagle przez 23 lata jest skazany na piękny kraj, ale jeden. No tak, jeden i mały. Jeden i mały, dokładnie. Więc cóż z tego, że miał basen i morze i plażę obok, jeżeli mógł być tylko w jednym miejscu. I on twierdzi, że przez to właśnie, że był w tym jednym miejscu ciągle, to cały czas żył niestety tą tak zwaną aferą Art-B, to układał te wszystkie materiały archiwalne, swoje i różne, więc on jest dla nas jakąś przepastną tutaj kopalnią tych wszystkich archiwalnych materiałów, więc przekopać się przez to wszystko, złożyć to w całość, żeby to było interesujące, żeby ta historia płynęła. No nie jest to proste. Ale mam wspaniałych montażystów i dajemy radę. Dzisiaj w ogóle jest fajny czas dla opowiadania takich historii, prawda? Bo jest miejsce i instytucje, które chcą to robić. Tak. Myślę, że są też ludzie ciekawi, żeby się skupić na jednej sprawie przez nawet kilka weekendów, wejść głębiej w jakiś temat. Nie robić filmu o wszystkim i o niczym, ale zrobić o czymś i nagle też widownie się na to znajduje powoli, takie mam wrażenie. No mam nadzieję, że tak jest. Bardzo, słuchaj, robię to z taką myślą, że po pierwsze tak jest, a po drugie też staram się jakby mieć takie przekonanie, że widz jest myślącym człowiekiem. A to zaczyna być, w tym sensie, znaczy ta dyskusja, która kiedyś była, czy ta telewizja głupia widza, czy widz jest tak głupi, że bierze w telewizji to, co wierzę. No to jest, wiesz, to było pierwsze, jajko czy kura. Natomiast ja staram się jednak robić to dla widza myślącego i wierzę w widza cały czas, więc też nie daję gotowych odpowiedzi, raczej stawiam pytania i pokazuję różnego rodzaju możliwości odpowiedzi na różne pytania. A liczę na to, że widz finalnie sam sobie wyrobi opinię, przy czym myślę, że ta opinia może być też niejednoznaczna, bo... Jesteśmy w Polsce, będziesz miała za chwilę 38 milionów specjalistów od Art-B. Albo od tego, jak należało to pokazać, jak można było facetów rozgrzeszyć, bo pewnie to, że to zrobiłaś, to będzie w sekundę stwierdzone. Tak, będą głosy, że na pewno byłam na ich usługach. Oczywiście. Zapłacili za produkcję. Zapłacili za produkcję, to już słyszałam wielokrotnie. To też jest ciekawe, bo jak dzwonię do ludzi, z którymi chcę rozmawiać, do takich osobistości jak generał Czempiński, czy chociażby prezydent Wałęsa, to słyszę takie pytanie, a kto to robi? Kto to finansuje? To naprawdę mówię to teraz... I ty mówisz Bagsik. Szczerze. Że absolutnie nie finansuje to ani Bagsik, ani Gąsiorowski. Pomysł wyszedł od producentów z Bongo Media, od Mikołaja Wita i Darka Goczała. I to oni to produkują, finansuje to Canal+ Discovery, więc tutaj naprawdę jesteśmy bezstronni. Bardzo Ci dziękuję za to, że mimo przeziębienia byłaś z nami i opowiedziałaś o tym. I tak barbarzyńskiej pory, słuchaj. Strasznie, ta pora jest po prostu barbarzyńska. Ja montuję do nocy, a ty mnie tutaj rano zrywasz. Chody z gra do 4:30, ty montujesz do nocy, ale bardzo dziękuję za to. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego do dobrego. Zobaczenia. Dzięki. Fajnie, że się nie rozbiliśmy, słuchaj. Nie, broń Boże, jeszcze nigdy jesteś nam się naprawdę, nie zdarzyło. Jak na mężczyznę, to jesteś taki wielozadaniowy. To jest bardzo zaskakujące. Gratuluję. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego i zdrowia. Dzięki. Sponsorem Onet Rano był nadawca serialu Art-B Made in Poland. Tylko w Canal+ Discovery.